Dzień dobry, jest poniedziałek, 7 grudnia. Rozpoczynamy briefing wideo domu maklerskiego TMS Brokers. Ja nazywam się Błażej Kiermasz, jestem analitykiem w Departamencie Analiz w domu maklerskim TMS Brokers. Na początek spojrzenie na kartkę z kalendarza, która jednak nie jest zbyt okazała. Wszystkie publikacje makroekonomiczne zaplanowane na dziś miały już miejsce. Warto wspomnieć o produkcji przemysłowej, która dość negatywnie rozczarowała produkcji przemysłowej z Niemiec, ponieważ wcześniejsze dane o zamówieniach w przemyśle wskazywały na to, że możliwe jest jakieś jej silniejsze odbicie niż tylko o 0,2% w ujęciu miesięcznym. Następnie o godzinie 9 poznaliśmy produkcję przemysłową z Czech, która wypadła bardzo silnie i być może jest to jakiś wskaźnik przed publikacją produkcji przemysłowej z Polski. O godzinie 10 poznaliśmy także produkcję przemysłową, tym razem z Norwegii. Jednak w tym wypadku mieliśmy do czynienia z bardzo negatywnym zaskoczeniem, ponieważ w ujęciu miesięcznym spadła ona w październiku o 2,6%. Negatywnie rozczarował indeks Sentix, jednak wzrósł o około 0,5 punktu w stosunku do listopadowego odczytu, jednak oczekiwania znajdowały się dużo wyżej, bo na poziomie 17 punktów, a odczyt wypadł na poziomie 15,7 punktu. W godzinach popołudniowych jeszcze dwa przemówienia Marka Carneya, czyli prezesa Banku Anglii, a o godzinie 18.30 także, podobnie jak drugie przemówienie Marka Carneya, przemówienie Bullarda z Fed. Przejdźmy jednak teraz do wykresów. Na początek euro-dolar, który po silnym wystrzale po ECB systematycznie zniżkuje. Obecnie znajdujemy się już w okolicach 38,2% zniesienia tego wystrzału na poziomie około 1,0805. Jeżeli doszłoby do zejścia poniżej tego poziomu, poniżej 1,08, to należy liczyć się z zejściem co najmniej w okolice poziomu 1,07. W przeciwnym wypadku możliwy jest powrót w okolice 1,0950, 1,0980, jeżeli obronione zostaną okolice 1,08. Kolejny wykres to USDJPY, czyli dolar amerykański do japońskiego jena. Tutaj cały czas poruszamy się w dość uciążliwej konsolidacji, niemalże od początku listopada. W przedziale 122,30, 123,80 i dopiero wyjście z tej konsolidacji w górą lub dołem poskutkuje jakimś silniejszym ruchem. Naszym zdaniem bardziej prawdopodobne wydaje się wybicie górą z tej konsolidacji i zwyżki w okolice 125. Kolejne dwa wykresy to indeks DAX, który po ECB bardzo silnie zniżkował, jednak już w piątek mieliśmy do czynienia z silną wzrostową korektą, dzisiaj jest kontynuowana. Powracamy powyżej spadkowej linii trendu, w związku z tym naszym zdaniem możliwe jest kolejne podejście co najmniej w okolice 11 400 punktów, a być może nawet 11 600 punktów, co było poziomem wskazywanym przez nas jako docelowy dla tegorocznych zwyżek. Pozostało jeszcze kilkanaście sesji w tym roku, więc niewykluczone, że dalsze silne zwyżki DAX-a są możliwe, jednak dotarcie w okolice 11 600 wydaje się teraz nieco mniej prawdopodobne, ale osiągnięcie poziomu 11 400 jest jak najbardziej możliwe. I na koniec ropa WTI, która dość silnie zniżkuje, podobnie jak odmiana Brent po publikacji decyzji OPEC w piątek. Na początku wydawało się, że OPEC zdecyduje się na zwiększenie limitu produkcji o 1,5 miliona baryłek, jednak trudno wnioskować z konferencji prasowej po tym posiedzeniu, że rzeczywiście do tego doszło, ale z ust ministrów energii krajów OPEC wynika, że OPEC kompletnie nie przejmuje się tym celem produkcyjnym, skoro inne kraje nie muszą się tym przejmować, nie mają narzuconego jakiegoś limitu, Stany Zjednoczone czy Rosja, więc OPEC także nie zamierza się tym mocno przejmować i to najprawdopodobniej doprowadziło do tak wyraźnych spadków cen ropy, które zresztą kontynuowane są dziś o poranku. Naszym zdaniem dotarcie w okolice 38 dolarów za baryłkę tego poziomu jest możliwe w kolejnych dniach. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanych inwestycji i zapraszam do odwiedzania portalu nonstop.tms.pl.